pytanie Patryka Andrzejewskiego. Skoro mowa o płatnościach, to rozumiem, że płatność blikiem są bezpieczne. Marcin, co o tym sądzisz? Tak, w wystarczający sposób. Dzisiaj też takie pytanie na szkoleniu, które prowadziłem, otrzymałem. Wystarczający sposób, ale bezpieczeństwo blika, trzeba pamiętać, że to jest bezpieczeństwo naszego urządzenia mobilnego. Mhm. Czyli higiena korzystania z blika to będzie higiena korzystania z urządzenia mobilnego. I po pierwsze, nie wiem, urządzenie, nie wiem, zaszyfrowane z jakimś antywirusem, który tam przynajmniej stara się wykryć jakieś dziwne aplikacje, które będziemy instalować potencjalnie. Zresztą musimy zwracać w ogóle uwagę, co instalujemy, jakie aplikacje instalujemy na naszym urządzeniu mobilnym nie wiem, sprawdzać ich reputację po komentarzach, po ilościach pobrań, kto jest producentem, czy nam naprawdę ta aplikacja jest potrzebna, tak żebyśmy nie mieli przypadkowo na smartfonie, na którym realizujemy operacje finansowe, żebyśmy nie mieli po prostu przypadkowych rzeczy. A jeżeli wchodzą w grę większe kwoty, na przykład w firmach, to ja zalecam, żeby do realizacji operacji finansowych było zupełnie osobne urządzenie, tak? Wręcz. Bo tutaj bezpieczeństwo blika będzie w dużym mierze zależeć od bezpieczeństwa naszego urządzenia mobilnego. Okay. Jeżeli zaczną się ataki, powiedzmy, na blika takie, że podaj kod, ktoś być może coś za chwilę wymyśli, tak? Takie ataki pseudosocjotechniczne, które będą wykorzystywały naiwność użytkowników, a część niestety użytkowników nie ze złej woli, ale po prostu z tym, że się, nie wiem, nie interesowali, nie nauczyli ich w szkole, na studiach takich rzeczy i tak dalej, i tak dalej, no po prostu zachowuje się niefrasobliwie i daje się wciągać w jakieś takie tanie wezwania do akcji. I być może jeżeli chodzi o blika, też się pojawią takie tanie wezwania do akcji. Jeżeli się ktoś podzieli tym kodem na przykład do blika, no to w tym momencie też potencjalnie może sobie wyobrazić, że zostanie narażony na straty finansowe, ale to nie oznacza, że usługa jest w tym sensie niebezpieczna, tak? Okej, czyli blik jest raczej bezpieczny, tylko dbamy o bezpieczeństwo naszego telefonu. Oczywiście, tak. Tak jak ładnie to powiedzieć, o higienę korzystania z internetu, z urządzenia mobilnego. Tak, no higiena we wszystkim jest bardzo ważna, tak? W życiu, na różnych obszarach, że tak powiem, tak? A propos rozmowy o zabezpieczeniach, także wiecie, nie? Tak, a propos rozmowy o zabezpieczeniach, dokładnie, tak. Okej. Okay.